to lepsze. Cicho! Węglowodanami i małymi tłuszczami, czyli 100% węgli. Kolejny to średni, gdzie ucinam 25% węglowodanów, uzupełniając przy tym kalorykę tłuszczami. No i ostatni dzień, powtarzam zabieg, czyli kolejne minus 25, co nam daje minus 50% węglowodanów. No i znowu resztę uzupełniam tłuszczami.
Po niskich węglach znowu pora na wysokie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie mieć jakieś szczegółowe pytania na temat diety rotacyjnej, piszcie w komentarzach, ja postaram się jak najszybciej na te pytania odpowiedzieć. Co do aerobów, na chwilę obecną kręcę 5 razy po 35 minut. Co tydzień zwiększam czas o 5 minut. Od przyszłego tygodnia będę jechał już po 40. Jakie plany na dzisiejszy dzień? Teraz dojeżdżam do dąbrowskiego bodypacka. Mam tutaj trochę pracy, trzeba przyjąć towar. Ma jeszcze dzisiaj odwiedzić mnie mój podopieczny Marcin na konsultację. Pozdrawiam Marcin, więc jakoś to pewnie zleci. Następnie wybierzemy się na drugie urodziny klubu Centrum Formy, gdzie spotkamy się z Anią Karcz. Większość z Was pewnie kojarzy tą dziewczynę, gdyż jest ona bardzo e-aktywna. Czyli prowadzi swój vlog, fanpage, Snapchat, Instagram, itp. itd. No warto też wspomnieć, że Ania jest ambasadorką marki All Nutrition. Ale więcej dowiecie się już niebawem od samej Ani. No a póki co muszę kończyć, muszę się zabrać do roboty, a my widzimy się za moment. Wiecie, co się okazało? Że oni są już w środku. Michał zaparkował gdzieś tam dalej. A ja jakbym nie wszedł na Snapchata Ani, to bym się nie dowiedział, że są w środku. Dobra, idziemy do środka. Dobra, a pani co je? Ryż z waldenem na deser. Ryż z waldenem. A walden to jakaś odmiana kurczaka? Tak, tak, taka specjalna. Okej. Okay. Ale coś już zjadłaś przed chwilką? Co? Gdzie ten pusty pojemnik? A jest. Co najpierw weszło? Kura z warzywami. To tak. I ryż oddzielnie. Zobaczcie, najpierw kura z warzywami, a ryż na słodko oddzielnie. Fajna metoda. Z waldenem. Tak, jest i z cynamonem. Jak dobrze wiecie, cynamon, już kiedyś o tym mówiłem, reguluje poziom cukru we krwi, nie powoduje takich soków. Bardzo fajnie sobie jeść cynamon właśnie przed treningiem. Jedna z jego właściwości. Mam nadzieję, że tak blisko nie było. Nie, no spokojnie. Michał, ty masz też ryż z waldenem? Nie, z kurczakiem. Ryż z kurczakiem, kurde. Ale nowość. Wszyscy ryż z waldenem, ty jako jedyny ryż z kurczakiem. Dobra, no to co? To teraz kończymy jeść i idziemy się przejść, żeby jedzonko się jakoś przyjęło. A my zobaczymy, co tam u góry się dzieje w tym formie. Zresztą chyba jeszcze nie widzieliście całego klubu nigdy. Przejdziemy i zobaczymy, co jest grane u góry. Jak Chińczyki, nie? Dobra.
troll. Ciebie już nie podniosę. Ty musisz sam stać. Już, rozpinamy to. Tata. Chodź. Tata. Nie, ciebie nie podniosę. Ale masz, powyciskaj na płaskiej. Ej, już nie. Koniec. Już nie mam siły. Krótki ruch. Rozpinamy się? No, chodź. Cicho!
Michał ma coś z jaskiniowca. Co? Nie, już. Koniec. Koniec. Czeka, nie na chciałam powóz. Ej, rozepnijmy to, co? O. Ej, czekaj, ja sobie wstanę, ajdę. Po tym mega wyczerpującym cardio, jak sami widzieliście zresztą, poszliśmy się umyć, następnie zjedliśmy swoje posiłki potreningowe, po czym Ania z Michałem wrócili do Krakowa. No i tak właściwie minęła wizyta Ani w Centrum Formy. Mam nadzieję, że jej się podobało. Następny wspólny trening planujemy na przed sezonem startu.